Dnia 11 marca w Zespole Szkół odbyło się spotkanie informacyjne dla przyszłych uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych, którzy wraz z rodzicami mieli okazję poznać bliżej szkołę w Gołębiewku. To już kolejny rok te drzwi otwarte organizujemy. Zbiega się to oczywiście z rekrutacją do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego. Przez 2 godziny dzieci wraz z rodzicami mogły zwiedzać budynek, oglądać pracownię, uczestniczyć w zajęciach ruchowych, plastycznych, w zabawach. W każdej sali przygotowana jest prezentacja dla rodziców i uczniów ewentualnych, którzy będą tutaj zapisani. Mamy również prezentację multimedialną na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku. Dzieci siadały w szkolnych ławkach, poznawały starszych kolegów. Otwarte drzwi były również okazją do spotkania z dyrekcją i z nauczycielami. Dla małych i dużych gości przygotowano także krótką prezentację multimedialną. Zwiedzanie szkoły było dla rodziców wyjątkową okazją na poznanie miejsca, gdzie ich dzieci będą spędzać część dnia. Wcześniej chodził tylko młodszy syn, starszy chodził do innej szkoły, do innego gimnazjum, ale no tutaj bardzo mi się podobała atmosfera, podejście nauczycieli i ze względów takich wychowawczych, no od półrocza syn starszy też zaczął uczęszczać i no jest bardzo zadowolony z tej szkoły. Czy poruczyłaby Pani innym rodzicom tą szkołę? Ja osobiście tak. Myślę, że jest bardzo fajne podejście nauczycieli. Dzieci chętnie chodzą do szkoły. Dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe prowadzone w grupach wychowawczych. Możemy zorganizować opiekę świetlicową przed lekcjami, które zaczynają się u nas o godzinie 8:25, czyli mogą to być nawet przed godziną 8 opieka świetlicowa, ze względu na to, że jeżeli Państwo pracujecie dłużej, przedłużona nawet do godziny 17 czy do 17:30. Wszystko to będzie uzależnione od Państwa decyzji. My jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Ze względu na to, że obwód szkoły w Gołębiewku jest bardzo obszerny, bo również takie miejscowości jak Bielawki, Gołębiew, Raciborów, Sieraków są w obwodzie naszej szkoły. Gmina Kutno zorganizowała bezpłatny dowóz dla tych uczniów. Jak mówi dyrektor szkoły Paweł Jóźwiak, w trosce o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych organizujemy zajęcia pozalekcyjne. Oprócz zajęć dydaktycznych szkoła oferuje wiele zajęć dodatkowych, takie jak SKS-y, najbardziej popularne, ale również kółka tematyczne, na przykład Liga Ochrony Przyrody, kółko biologiczne. Oferujemy również naukę gry na instrumentach. Zapraszamy wszystkich serdecznie do zapisania się do grupy zuchowskiej i do harcerzy. Bardzo prężnie działają te dwie grupy. Oraz do tych zajęć, jeżeli Państwo będziecie mieć chęć, ażeby takie zajęcia dodatkowe zorganizować. My jesteśmy otwarci na propozycje, bardzo chętnie te zajęcia zorganizujemy. Serdecznie zapraszam. Rekrutacja odbywa się do końca marca, ale oczywiście również po tym terminie będzie można składać podania. Można każdego dnia przyjść, zwiedzić szkołę. Będzie osoba do tego wyznaczona, która Państwa oprowadzi, pokaże na wszystkie pytania, które Państwo zadacie, na pewno udzieli Państwu odpowiedzi. Serdecznie zapraszam do szkoły w Gołębiewku.